Waszykowski do dymisji! Waszykowski do dymisji! I żeby przypadkiem na to miejsce nie przysłali na przykład minister Fotygi na przykład. To, bo to nie, to nie o to chodzi w tej zmianie. Do głosu, o głos poproszę teraz wiceprezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Dziękuję bardzo koleżanki i koledzy. Niewiele już można dodać do tego, co powiedzieli kolega Witold Tumanowicz, kolega Robert Winnicki, kolega Mateusz Pławski, ale ja pozwolę sobie na wspomnienie. Krótkie wspomnienie sprzed zaledwie niecałych 2 tygodni. Po opublikowaniu przez Rzeczpospolitą różnych szczegółów na temat biogramu ministra Greja, tak sobie to rozważaliśmy, to był akurat moment, kiedy poseł Winnicki dostał odpowiedź na swoją interpelację i pozwoliłem sobie na taki komentarz, może trochę ryzykowny. Napisałem, gdybym miał strzelać, to sądzę, że pan minister Grey jest związany z amerykańskimi służbami i że jest to element jakiegoś układu, jakiegoś dealu, który zawarł Jarosław Kaczyński z ambasadą amerykańską. Jak bardzo przeceniłem PiS. Sądziłem, że oni sobie zdają doskonale z tego sprawę i dobili targu, na przykład, że Stany Zjednoczone nie będą wywierać presji na obronę Trybunału Konstytucyjnego albo jakichś takich innych rzeczy, jak tutaj mieliśmy przecież prezydenta Obamę, który nas pouczał w zakresie demokracji. Okazuje się, że oni chyba nie potrafili biogramem pana Greja przeczytać ze zrozumieniem i z tego biogramu wyciągnąć wniosków. To jest niestety trochę śmieszne i pokazuje coś, co można tutaj się powołać na ministra Sikorskiego. Jedna rzecz mu się udała, mimo że krytycznie jesteśmy do niego nastawieni. Jedna rzecz mu się udała, mianowicie to pojęcie murzyńskości. To pokazuje chyba murzyńskość po prostu. I cofnąłbym się jeszcze nieco w historii. Ten standard, jaki proponuje PiS w relacjach ze Stanami, niestety nie różni się od tego standardu, jaki proponował rząd SLD, rząd Millera. Pamiętacie państwo, co później wyszło z tymi tajnymi więzieniami CIA w Kejkutach? Okazało się, że po prostu szkoła wywiadu, szkoła polskiego wywiadu została udostępniona do dyspozycji amerykańskim służbom, żeby mogły tam robić co chcą. Ze złamaniem polskiej konstytucji, z przewożeniem z ambasady w paczkach jakichś pieniędzy na to, z zamawianiem na fakturę klatek dla więźniów. To wszystko tolerował rząd Millera. I co robi rząd PiS w tej chwili? Przypomnijmy, że rząd PiS, znaczy PiS wtedy też popierał tą współpracę ze Stanami w takiej skali, łącznie ze złamaniem polskiej konstytucji. I co w tej chwili robi rząd PiS? No okazuje się, że proponuje podobny standard, jak SLD czy jak Platforma. Nie ma dobrej zmiany, o której się mówi. Niestety, nie ma tej dobrej zmiany i dlatego mimo bardzo nieciekawej pogody jesteśmy pod ministerstwem dzień po tych rewelacjach, żeby przypomnieć opinii publicznej, może urzędnikom, którzy jeszcze tam są. Mamy nadzieję, że informacje o naszej pikiecie dotrą też do polityków PiSu, żeby przypomnieć, że są tacy, którzy patrzą im na ręce i nie łykają bezkrytycznie propagandy rządowej związanej z kolejnymi sprzecznymi ze sobą ruchami polityków PiSu. Dziękuję.